27-latka zmarła po cesarskim cięciu. Prokuratura reaguje. 27-letnia Ukrainka zmarła po porodzie w szpitalu w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Do tragicznego zdarzenia doszło 13 grudnia w szpitalu w wielkopolskim Krotoszynie. Dwa dni wcześniej na oddział ginekologiczny zgłosiła się 27-letnia Ukrainka, która była w 33 tygodniu ciąży. Ze względu na złe samopoczucie kobietę przywiózł do szpitala jej mąż. Jej stan był trudny, pogarszał się, dlatego lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu porodu metodą cesarskiego cięcia, powiedział w piątek prokurator Maciej Meller. Krotoszyn. Śmierć 27-letniej Ukrainki po porodzie. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. C. Chłopiec trafił na oddział neonatologiczny z objawami niedotlenienia. Rzecznik prasowy Ostrowskiego Szpitala Adam Stangre powiedział, że stan zdrowia dziecka jest oceniany jako średni. Decyzją prokuratora ciało kobiety zabezpieczono do sekcji sądowo-lekarskiej w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny śmierci i jej stanu zdrowia. Zostaną przesłuchani świadkowie, przekazał Meller. Sekcja zwłok 27-latki zaplanowana jest na poniedziałek 18 grudnia. Szpital nie zawiadomił w tej sprawie policji i prokuratury. Działania podjęto na podstawie doniesień medialnych. Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która reguluje obowiązki szpitala, wynika, że lecznica musi jedynie powiadomić osoby najbliższe. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki, prokuraturę powiadamia się, jeżeli nastąpił zgon pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić lub w sytuacji, kiedy lekarz stwierdzający zgon poweźmie przypuszczenie, że nastąpił on na skutek czynu zabronionego.